księże arcybiskupie Henryku, księże biskupie Władysławie, Stanisławie, czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusa, drogie siostry ze zgromadzenia świętego Józefa, umiłowani siostry i bracia. Mówiąc o jubileuszu, uświadamiam sobie przebytą drogę. Cały czas wędrujemy. Przemierzamy całą niemal epokę w ciągu tych 25 lat. Przemierzamy polską ziemię, która się zmienia, ale nie tylko, także obszary misyjne. Kiedy przemieszczamy się, przed nami fizycznie rysuje się optycznie linia horyzontu. Mówi się, że horyzont to linia istniejąca tylko w wyobraźni, która tym bardziej się oddala, im bliżej nam się wydaje, niższa. Im bardziej zbliżamy się do obserwowanej wcześniej linii horyzontu, tym bardziej ona staje się od nas oddana. Nie można jednak w taki sposób przedstawiać nadejścia Królestwa Bożego. Ono bowiem rzeczywiście się przybliża. Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród nas. Dostrzegamy, że Jego obecność nosimy w sobie, ale równocześnie jak przemieszczające się linia horyzontu, jest ono przed nami. Zauważamy, szczególnie w życiu osób konsekrowanych, iż Królestwo Boże ma oczywiście wymiar zewnętrzny, dostrzegalny, obecny w strukturach, w statystykach Kościoła, zgromadzeń. I tu moglibyśmy być w obecnej dobie pesymistyczni, bo statystyki wydają się ukazywać obniżenie gorliwości wiernych. Wydają się ukazywać, że Królestwo Boże w nas zamiera, ale równocześnie uświadamiamy sobie, szczególnie w życiu konsekrowanym, iż Królestwo Boże posiada przede wszystkim wymiar wewnętrzny, duchowy. Bywa właśnie, że sytuacja trudna zewnętrznie, statystycznie może ujawniać siłę Królestwa Bożego Kościoła, może rodzić optymizm. Siostry zakonne ukazują właśnie, że Królestwo Boże ma ten wymiar podwójny i widzialny, i przede wszystkim niewidzialny. Świętując dzisiaj srebrny jubileusz prowincji tarnowskiej sióstr Józefitek, wpatrujemy się szczególnie w osoby dwóch świętych, którzy są wyjątkową siłą tego zgromadzenia, jego szczególnymi orędownikami, a także wzorcami owego urzeczywistniania się Królestwa Bożego już tutaj na ziemi. Jest to przede wszystkim osoba świętego Józefa, a prowincja tarnowska sióstr Józefitek jest właśnie pod wezwaniem świętego Józefa, opiekuna Kościoła. Pośród naśladowców świętego Józefa, którzy w stopniu heroicznym zdołali urzeczywistnić w swoim życiu jego drogę, jest święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski. Wraz z nim drogą Józefowej pracy dla Boga i z Bogiem kroczy rodzina zakonna sióstr świętego Józefa.
I chociaż dzisiaj świętujemy 25-lecie prowincji tarnowskiej sióstr Józefitek, która została, jak wiemy, utworzona dekretem zarządu generalnego ogłoszonym 4 października 1992 roku, to jednak trzeba zaznaczyć, że sama obecność sióstr Józefitek w diecezji tarnowskiej jest o wiele wcześniejsza. Tutaj wcześniej był dom generalny. Pragnę jednak przede wszystkim zaznaczyć związek sióstr Józefitek z naszym tarnowskim seminarium duchowym. Siostry są w nim obecne od 1 lipca 1953 roku. O tę obecność, świadectwo życia i codzienną posługę sióstr Józefitek poprosił ówczesny biskup tarnowski Jan Stefan, który sam tak mocno był związany z Lwowem, miastem świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Z wdzięcznością przywołujemy też lata 1954-63, kiedy to siostry troszczyły się o niższe seminarium duchowe, aż do jego rozwiązania przez władze komunistyczne. Od 1971 roku do 1992 siostry posługiwały także w Zakopanem, w Wini pod Krzyżem. Pamiętam jako pani, jak bardzo się o nas troszczyły. Siostry Józefitki są również związane od dziesięcioleci z biskupami diecezji tarnowskiej poprzez posługę w domu biskupa tarnowskiego i na sufragach. Jest to więc znaczący fragment wspólnej historii. Historii diecezji i historii zgromadzenia, ale także ważny czas wspólnie podejmowanych wysiłków, by w tym konkretnym miejscu i okolicznościach urzeczywistniać Królestwo Boże. Siostry Józefitki pracują na wielu płaszczyznach życia Kościoła. Katechetycznej, misyjnej, charytatywnej, ochrony życia, także edukacyjnej. Sama prowincja tarnowska, której granice biegną dalej, także poza obszar naszej diecezji, dostrzegamy to w obecności sióstr, ale także kapłanów, którzy koncelebrują spoza diecezji tarnowskiej. Serdecznie witamy, cieszymy się z ich obecności. Prowadzi obecnie 7 własnych dzieł. Są to Dom Dziecka w Krośnie, Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz 5 niepublicznych przedszkoli. W Tarnowie, Tuchowie, Krośnie, Florence i Zakliczynie. Czcigodne siostry Józefitki. Słowo głoszone przez księdza biskupa uzyskuje między innymi dzięki waszej posłudze swoje wsparcie i siłę oddziaływania w waszych dziełach i czynach. I tutaj widać, jak mocno oddziaływujecie na głoszenie Ewangelii przez Kościół. Zawsze księża biskupi mogą powiedzieć, nie tylko głosimy to na ambonie, ale siostry realizują to na co dzień właśnie w szeroko rozumianej działalności, którą tutaj między innymi przytoczymy. Każdy jubileusz to czas spojrzenia wstecz i spojrzenia w głąb, także w głąb siebie. Spojrzenie wstecz możliwe jest wtedy, kiedy cenimy i znamy nasze dzieje, drogi naszego wzrastania i rozpoznawania Bożym zamysłu. Czytamy w okolicznościowym liście z okazji 25-lecia prowincji tarnowskiej. Obchodzone jubileusze, szczególnie ten jubileusz, prowokuje was także do stawiania pytań o przyszłość. Jaki kształt pragnie jej
nadawać zgromadzenie. Niezależnie od tego, jakie czasy przyjdą i jakie nowe wyzwania staną przed nami, fundament naszego życia i posługi w Kościele jest ten sam. Fundamentu nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus, wczytamy w pierwszym liście do Koryntian. Ten, kto buduje na Chrystusie, na zaufaniu do Niego, ten zawsze buduje trwale i skutecznie. Nie odczuwa też, wbrew temu, czego można by się spodziewać, zbędnego rzemienia trudu budowania, lecz odczuwa w sobie jakąś przeogromną radość z faktu, że może czynić dobro, że może tworzyć przestrzeń, którą wkracza Bóg wszelkiej pociechy. W ten sposób spełniają się słowa Jezusa, który zapewnia: jeśli niekto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Jak urzeczywistniali Królestwo Boże na ziemi święty Józef i święty Zygmunt Gorazdowski. Święty Józef to Redemptoris Custos, opiekun i stróż Zbawiciela. W świecie nastawionym na niepohamowaną chęć posiadania, święty Józef przypomina, że absolutnym priorytetem dla człowieka jest mieć Boga, być stróżem i opiekunem Jego obecności w sanktuarium swego serca oraz w sercach innych. Kto posiada Boga w swoim sercu, wiemy, że posiada wszystko. Troszczymy się, a szczególnie ukazuje to nasze zgromadzenie, o to, aby ten skarb strzec na wzór świętego Józefa w swoim sercu. To dzięki temu dostrzeganiu, iż jesteśmy żywym sanktuarium obecności Boga, możemy podejmować różne działania zewnętrzne. O świętym Zygmuncie Gorazdowskim w dniu jego beatyfikacji 26 czerwca 2001 roku w Lwowie święty Jan Paweł II powiedział: jego życie było ustawiczną służbą miłości. Całym sercem i z całych sił ukochał Boga i służył Mu ochoczo i z radością. Obce mu było przywiązanie do spraw ziemskich. Dzielił się z potrzebującymi wszystkim, co posiadał. Jak wiemy, za życia nazywano go księdzem dziadów, ojcem ubogim, drugim proboszczem Saracen. Dzisiaj mówi się o nim najczęściej jako o lwowskim apostole Bożego Miłosierdzia. Święty Józef wraz z Marią zbudował dom, w którym schronienie, bezpieczeństwo i miłość znalazł Syn Boży. Święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski zbudował dom na skalę mocnej wiary, skalę posłuszeństwa woli Bożej i uczynnej miłości bliźniego. Ten dom ciągle się powiększa, rozrasta poprzez nowe domy, nowe miejsca, gdzie swoją posługę podejmują siostry józefitki. Zgromadzenie pielęgnuje swój charyzmat oraz rozwija szlachetne pragnienie bycia sercem zawsze przy Bogu i ofiarowania swoich rąk w pracy na rzecz innych w duchu hasła, które przywołałem na początku Eucharystii. Siostry podejmują się budowania domu dla wszystkich przez swoją posługę, począwszy od najmłodszych, skończywszy na starszych, chorych, cierpiących, osamotnionych. Niektóre zgromadzenia, zakony przeżywają kryzys z tego względu, że w dobie współczesnej wypalił się charyzmat. Siostrom to nie grozi, dlatego że ten charyzmat jest wciąż aktualny. W kontekście ogłoszonego przez Ojca Świętego Światowego Dnia Upomnienia
zauważamy, że oprócz tego ubóstwa materialnego, które zawsze będzie obecne w nawet najbardziej bogatych społeczeństwach, coraz więcej będzie ubóstwa duchowego. Zauważamy bowiem, że nasze społeczeństwo starzeje się, będzie coraz więcej osób chorych, potrzebujących wsparcia, opieki. Dostrzegamy kryzys rodziny, procesu wychowania. Coraz więcej czasu trzeba poświęcić dzieciom. Siostry to czynią między innymi przez działalność w ochronę, przed szkołę. Coraz więcej jest osób zniszczonych przez życie duchowo, moralnie, cierpiących na różnego rodzaju schorzenia psychiczne, depresje, osamotnienie. I tutaj charyzmat może jeszcze wybrzmieć na nowo z całą mocą i z całą siłą. Drogie siostry Józefitki, dziękując trójjednemu Bogu, który obdarza nas różnymi powołaniami, a wasze świadectwo życia zakonnego ukazuje całą moc i różnorodność powołań w jednym powołaniu. Gorąco życzę wam, aby każde miejsce, gdzie będziecie obecne i każdy prowadzony przez was dom, ośrodek, przedszkole, były przestrzenią, gdzie będzie się urzeczywistniać Królestwo Boże na ziemi. Życzę, by wszędzie tam, gdzie posługujecie i będziecie posługiwać, była wyczuwalna bliskość przychodzącego Boga. Niech Jezus Chrystus, w którym jest życie, a życie jest światłością ludzi, rozpromienia wasze zgromadzenie swoją łaską i mocą, by światłość Chrystusa stała się waszą światłością, miłość Chrystusa waszą miłością, życie Chrystusa wasze życie. Tak, by ludzie poprzez dar waszego życia zakonnego mogli nie tylko usłyszeć, ale także dotknąć i doświadczyć żywej Ewangelii obecnego w Kościele Chrystusa. Szczęść Boże.